Witajcie, moi kochani. Witam Was dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu o poranku, w kolejny dzień. Dzisiaj mamy środę i chciałabym dzisiaj porozmawiać z Wami. Chciałabym ten film poświęcić osobom, które mają pewne problemy, mają pewne trudności, jeżeli chodzi o swoje diagnozy, nie wiedzą jak odczytać. Terminy onkologii są dla nich czarną magią. Chciałabym przybliżyć Wam wiele terminologii, wiele znaków, których używają onkolodzy w swoich opisach, a nie każdy z nas, kto pierwszy raz zetknął się z tą dziedziną, z takim problemem, nie każdy z nas jest tak doskonały, że rozumie, co jest napisane w tych wszystkich opisach. Ja powiem Wam, że z doświadczenia rozmawiałam z kobietami, rozmawiałam właśnie z paniami, które czekały za drzwiami do gabinetów. Dużo pań nawet nie wiedziało, jaki ma w ogóle rodzaj i co im dolega, jakie leczenie, dlaczego najpierw pierwsza próba leczenia, potem druga, co to znaczy pierwsza, co to druga, dlaczego nie dali im od razu innego leku, a najpierw pierwszy. W ogóle nic nie wiedzą, nie wiedzą nawet, jaki rodzaj raka mają, nie wiedzą nawet, na co chorują, po prostu zdają się na lekarza, przyszli do lekarza, lekarz każe robić to, to oni robią, każe iść na taką chemię, to idą i absolutnie się tym nie interesują z powodu takiego, że nie rozumieją, co znaczą terminy, co znaczą pewne symbole, literki. Po prostu nikt im tego nie wytłumaczył, a lekarz na to nie ma czasu. Musi przyjąć czasami 50 pacjentów, bo takie jest obłożenie w onkologii i absolutnie nie ma czasu, moi drodzy, na wyjaśnianie każdemu, co znaczy literka taka, literka siaka, co znaczy taki symbol, co znaczy inny symbol. Nie ma na to po prostu czasu. I ja chciałabym właśnie pomóc tym osobom, które nie wiedzą, co jest w tej diagnozie, co jest w tym opisie. Jest to dla nich po prostu czarna magia onkologiczna. Przytoczę też taki jakby słowniczek onkologiczny, pewne wyjaśnienia, które myślę, że pomogą, mam nadzieję, nie jednej z pań czy panów. Dowiecie się, jak oceniają onkolodzy rokowania, jakie są próby leczenia, co to znaczy pierwsza próba leczenia, co się stanie, jak pierwsza próba leczenia nie zadziała, czego możecie się spodziewać dalej, później powiedzmy druga próba leczenia, tak zwana terapia drugoliniowa, co to wszystko znaczy. Jest kilka linii w ogóle leczenia i chciałabym Wam właśnie zacząć od takich skrótów, od terminów, które może nie są wszystkim Wam znane. Na przykład, co to znaczy hiperplazja, co to znaczy kacheksja, co to znaczy remisja, co się kryje pod skrótami T, N, M. Duże T jak Tadeusz, N jak Natalia, M jak Małgorzata. I przytoczę Wam tutaj, taki skomponowałam taki, powiedziałabym, słowniczek, w którym zamieściłam właśnie najczęściej stosowane zwroty, które pojawiają się na kartach wypisu chorych na raka i które chorzy słyszą najczęściej na szpitalnych korytarzach, a nie każdy właśnie z nas wie, co one oznaczają. Nie każdy z nas wie,
co one oznaczają. Kolejnym takim stopniem wtajemniczenia jest opis systemu TNM. Tadeusz, Natalia, Małgorzata. To klucz, na podstawie którego onkolodzy określają stopień zaawansowania choroby i dobierają na tej podstawie terapię. Jak go rozszyfrować? Jak zrozumieć? Cóż w tym kluczu jest zaszyfrowane? Oczywiście onkolodzy mają wiedzę, mają doświadczenie, ale jak wspomniałam już, nie wszyscy lekarze mają na to czas, chyba że jesteście prywatnie, ale też nawet na wizycie prywatnej jest określona ilość minut. A jeżeli chcecie dowiedzieć się o swojej chorobie, chcecie i jeszcze wyjaśnień pewnych terminów, na to już bardzo często po prostu nie ma czasu. Oparłam się na takim, żeby to Wam bardzo wiarygodnie przedstawić, na takim, jakby bym powiedziała, leksykonie, który powstał właśnie pod redakcją poznańskich lekarzy. Zacznijmy od, może tak alfabetycznie, żebyśmy mogły mieć jakąś chronologię, o czym już wspomniałam, o czym nie. Zacznijmy od literki A. Antygeny nowotworowe. Co to jest? Co to jest? Ktoś, kto nigdy nie chorował na raka, nie ma zielonego pojęcia, co to znaczy antygeny. Wiecie, no, niektórzy ludzie w innych dziedzinach stykają się z niektórymi terminami, ale dla naprawdę wielu, wielu osób jest to czarna magia. Mówię Wam, wiele pań siedzących za gabinetem nie ma zielonego pojęcia, co im w ogóle dolega, dlaczego jest taki symbol inny, co który symbol oznacza. Antygeny nowotworowe, inaczej markery lub znaczniki nowotworowe. Substancje chemiczne to są substancje chemiczne, których podwyższona obecność we krwi, w moczu lub w tkankach ułatwia postawienie diagnozy lub ocenę ryzyka choroby. Na przykład wzrost poziomu CA-19-9 może świadczyć o raku trzustki. Idąc dalej chronologicznie, mamy literkę B. B jak Barbara. Jaki termin nam się nasuwa z onkologii, który słyszycie najczęściej na korytarzach na literkę B? Pomyślcie, co to za bardzo popularne słowo? Biopsja. Biopsja. Biopsja, badanie, które polega na pobraniu materiału, na przykład z guza, do oceny pod mikroskopem. Może być to materiał pobrany z guza, a może być to materiał pobrany z węzłów chłonnych. Bardzo często macie biopsję nie tylko guza, ale jeżeli macie zajęte węzły chłonne, również pobierany jest materiał na zasadzie biopsji z węzłów chłonnych. Jak to wygląda, na czym to polega? Już Wam mówię. Robi to lekarz specjalista. Leżycie, który używa USG i przyrząd zwany pistoletem. Samo badanie absolutnie nic nie boli. Leżycie na leżance. Jeżeli jest to na przykład pierś i macie mieć biopsję guza piersi czy guza węzła chłonnego, podnosicie rękę do góry i głowicą lekarz szuka dogodnego miejsca, z którego wie, w jaki sposób, jak, pod jakim kątem, ile, jak pobrać ten materiał. Lub leżycie na wznak
i powiedzmy z piersi. Najlepiej radzę Wam głowę mieć odwróconą. Odwróconą. Zamknąć oczy, odwrócić głowę, leżeć spokojnie, oddychać bardzo miarowo. Najpierw macie znieczulenie. Często jest to znieczulenie podawane jako iniekcja, czyli igłą, i macie, poczujecie takie ukucie komara, tak jak przy zastrzyku. W momencie, kiedy znieczulenie zacznie działać, lekarz przystępuje do pobrania materiału. Nie czujecie absolutnie nic. 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 Ja nie powiem Wam, jak wygląda ten pistolet, bo ja miałam głowę odwróconą i ja po prostu nie patrzyłam. Przykłada taki pistolet, poczujecie taki strzał, jakby odbezpieczenie, ale to też nic absolutnie nie boli. I potem zakłada Wam opatrunek. Ja osobiście nie czułam nic, potem nie miałam żadnych zasinień, zależy jak Wam to zrobią. Mogą się pojawić, niektóre panie opowiadają, że miały całą siną pierś, to zależy jaki lekarz, jak Wam to zrobi, jak pobierze, ile razy będzie musiał, jak mu się to uda. To zależy od umiejętności lekarza. Czyli biopsja jest to badanie, które polega na pobraniu materiału, na przykład z guza, do oceny pod mikroskopem. Może być cienkoigłowa lub gruboigłowa. Biopsja cienkoigłowa jest bagatelką, ale jest absolutnie niemiarodajna. Jeżeli już jest poważna choroba, zagrożenie raka, musi być biopsja gruboigłowa, czyli na zasadzie tego pistoletu. Bo cienkoigłowa to po prostu wbijają Wam igłę, nic nie czujecie, ale gruboigłowa to jest właśnie na zasadzie tego takiego odstrzału. Można ją wykonać za pomocą USG rezonansu. Chemioterapia. Co to jest chemioterapia? Ktoś nigdy w życiu nie miał styczności, nigdy się z chorobą nowotworową nie spotykał, raptem otrzymuje diagnozę, że ma raka, chemioterapia. Nie wie w ogóle, co to jest. Co to jest ta chemioterapia? Co ja będę, będą mi robić zastrzyki, będą mi dawać pigułki? Co będą mi robić? Chemioterapia. Leczenie, którego celem jest zniszczenie lub zahamowanie rozrostu komórek nowotworowych lekami cytostatycznymi. Podaje się je dożylnie, tak zwane wlewy, lub doustnie w formie tabletek. Jeżeli dożylnie, macie albo igłę wbitą, tak zwany wenflon w żyłę w tym miejscu, lub w nadgarstku w tym miejscu, lub w tym miejscu. Lub możecie sobie zażyczyć tak zwany port, nacinają Wam skórę, wkładają tam taki właśnie port, do którego cały czas potem podłączane są te kroplówki i nie musicie być nakuwane. Taki port po zakończeniu, potem oni go wyjmują, zaszywają, pozostaje Wam blizna. Co to jest cykl, kurs chemioterapii? Okres, inaczej etap terapii, w którym chory otrzymuje leki. Cykl może być dzienny, tygodniowy lub miesięczny. Mówiłam Wam, że ja co 3 tygodnie chodziłam na wlewy lub co 3 tygodnie miałam nową porcję pigułek. Kolejna literka z alfabetu to literka E, jak Elżbieta. Duże E jak Elżbieta. E. Endoskopia. Co to jest endoskopia? Badanie polegające na oglądaniu za pomocą specjalnych narzędzi z systemem optycznym jam ciała lub struktur układu pokarmowego lub oddechowego. Endoskopia żołądka to gastroskopia, dwunastnicy to duodenoskopia, jamy brzusznej to laparoskopia. Czyli mamy endoskopię, gastroskopię, duodenoskopię. Endoskopia żołądek, endoskopia żołądka to gastroskopia, dwunastnicy to
duodenoskopia i jamy brzusznej laparoskopia. Jamy macicy to histroskopia. Jelita grubego kolonoskopia. Oskrzeli i tchawicy branchoskopia. Krtani laryngoskopia. Pochwy i szyjki macicy kolposkopia klatki piersiowej torakoskopia. Trudne, trudne terminy, ale jeżeli ktoś taki przypadek ma, może sobie zatrzymać filmik, przygotujcie sobie w ogóle może jakiś ołówek, długopis i możecie sobie, jeżeli Was to interesuje i chcecie to zapamiętać, możecie sobie oczywiście zapisać. Co to jest epikryza? Co to jest epikryza? Epikryza, omówienie przyczyn i przebiegu choroby. Podsumowuje objawy i opisuje cechy choroby. Ma charakter informacyjny dla pacjenta i lekarza. Czasami możecie usłyszeć, że czekamy na epikryzę lub będzie epikryza i nie wiecie w ogóle, co on do Was mówi. Dalej, kolejna literka to literka G, jak Grzegorz. G jak Grzegorz. Duża literka G. I mamy termin GUS. GUS? Co to jest GUS? Nieprawidłowa masa lub obrzęk tkanki o charakterze łagodnym bądź złośliwym. GUS lity. Mówiłam Wam, że teraz kartę robią badania na temat guzów litych, że przedtem było właśnie dla krwi, a teraz zajmują się już na etapie są guzów litych. I teraz macie właśnie guz lity. Zbudowany jest z jednorodnej tkanki, nie ma w nim płynu. Guz nieoperacyjny. Powiedzą Wam, że macie guz nieoperacyjny i nie wiecie. No i koniec. Taka informacja i do widzenia. Więc mówię Wam, guz nieoperacyjny jest to zmiana niemożliwa do usunięcia, czyli nie można zrobić operacji, z uwagi na rozmiar lub naciekanie, czyli zajęcie istotnych dla życia struktur, na przykład naczyń krwionośnych. Jeżeli macie naciekania, zajęte naczynia krwionośne, taki często guz określany jest jako guz właśnie nieoperacyjny i po prostu nie robią Wam operacji. Guzek. Co to jest guzek? Okrągła lub owalna zmiana od kilku milimetrów do 3 centymetrów o różnej etiologii. Nie zawsze jest rozwijającym się nowotworem. Więc jeżeli Wy czujecie jakiś guzek u siebie w piersi czy gdzie indziej, muszę liznąć, przepraszam, to nie martwcie się, bo może to być po prostu wcale nie guzek nowotworowy. H. Literka H. Jaki termin na literkę H? Histopatologia. Badanie wycinka guza. Często macie wynik histopatologiczny i ktoś, kto nigdy się z tym nie zetknął, lekarz go pyta, czy pan ma wynik histopatologiczny, a kobiety nieraz nie wiedzą, co w ogóle do nich lekarz mówi. Więc histopatologia, badanie wycinka guza, zmiany pod mikroskopem w celu oceny charakteru procesu chorobowego. Hiperplazja. To jest rozrost, zwiększenie się liczby komórek przekraczający stan prawidłowy. To jeszcze nie nowotwór. Także spokojnie. HPV. Wirus brodawczaka ludzkiego, którego podtypy mogą powodować m.in. raka szyjki macicy czy raka szyi i głowy. K. Kacheksja. Wyniszczenie organizmu chorobą nowotworową. Mogą na przykład lekarze Wam powiedzieć, doszło do kacheksji.
i wy zachodzicie po rozum do głowy: Jezus, kacheksja, co to jest? Więc jest to wyniszczenie organizmu chorobą nowotworową. L. Leczenie paliatywne nie leczy przyczyny, tak jak kiedyś pani mówiły, o teraz, że to chemioterapia nie leczy, więc słuchajcie, leczenie paliatywne nie leczy przyczyny, ale objawy choroby ma na celu przedłużenie życia i poprawę jego komfortu. Leczenie skojarzone. Co to jest, na przykład lekarz Wam powie, będzie, no jedynie powie, proszę Pani, jedynie leczenie paliatywne. No i wiecie, co to jest, no to już wiecie. Leczenie skojarzone. Leczenie nowotworów za pomocą różnych metod. Chirurgia, radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia, stosowanych w różnej kolejności w zależności od typu i zaawansowania choroby. Czyli może być leczenie paliatywne, które ma na celu tylko przedłużenie życia i poprawę jego komfortu, czyli nie zostaniecie wyleczeni, będziecie po prostu mieć przedłużane życie, ile czasu się da, będąc na lekach. Na lekach, na chemioterapii zależy. I leczenie skojarzone, czyli jest to właśnie chirurgia, radioterapia, chemioterapia i tak dalej. Mam tak suche palce, nie wiem jak ja będę tu przerzucać te strony, będziecie musieli czekać, aż ja tutaj znajdę tą karteczkę jedną. Limfa. Co to jest limfa? Limfa, inaczej chłonka, bardzo często jest właśnie stosowana terminologia chłonka. Płyn tkankowy spływający do naczyń chłonnych, który rozprowadza limfocyty, czyli białe krwinki, wchodzące w skład układu odpornościowego. Często panie szły na odciągnięcie chłonki, albo mówiły, że zbiera się chłonka. Tworzy układ naczyń limfatycznych, układ chłonny. Jest często drugą drogą przerzutów nowotworów. M. Mestasis, czyli przerzuty. To jest w języku angielskim. MRI. Maria, Roman, Iwona. Duże litery. Rezonans magnetyczny. Rodzaj nieinwazyjnego badania diagnostycznego, które nie wykorzystuje szkodliwego promieniowania rentgenowskiego. Czyli jak Wam powie lekarz, że musicie iść na MRI, no to właśnie to jest rezonans magnetyczny, który właśnie nie wykorzystuje szkodliwego promieniowania rentgenowskiego. Czyli nie jesteście napromieniowani tymi promieniami rentgenowskimi, tylko jest to nieco inne badanie.